Ciao a tutti, tutaj Jessa. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych vlogach z podróży, a tak bardziej z krótkiej wycieczki, gdyż na weekend wielkanocny wybrałam się z moim chłopakiem do Mediolanu, także jesteśmy w pięknej, słonecznej Italii i zabieram Was przez następne dwa dni ze sobą, pokażę Wam troszeczkę Mediolan, a także to, jak spędza tegoroczne święta, dość nietypowo, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i zbierać. Tak jak widzicie, trafiliśmy właśnie na chyba najpopularniejszy i najbardziej zatłoczony plac w całym Mediolanie. Za mną znajduje się Duomo, czyli katedra. Ta oto katedra jest jedną z największych na całym świecie, a także w Europie. I myślę, że każdy zna ten właśnie budynek. Jest to taki znak Mediolanu. Jest tutaj mnóstwo turystów. Chcielibyśmy wejść na górę, ale dzisiaj już jest troszeczkę za późno, bo mamy popołudnie, a kolejki są nieziemsko długie. Dlatego myślę, że jutro, jak z rana nam się zechce, dostaniemy taką kolejkę i wejdziemy na górę na piękny widok Mediolanu. A teraz idziemy troszeczkę dalej, zobaczymy, co jeszcze uda nam się zobaczyć. Zrobiliśmy sobie właśnie krótką przerwę i jesteśmy w restauracji Oblika, którą znam z polecenia mojej koleżanki. W takich właśnie miastach jak Mediolan czy Rzym trzeba wiedzieć, gdzie iść jeść, bo inaczej bardzo szybko traficie w taką turystyczną pułapkę i wylądujecie w restauracji, która robi jak najwięcej jedzenia, jak najszybciej dla jak największej masy turystów, czyli po prostu odgrzewane, niestety niedobre włoskie jedzenie. Także mam nadzieję, że tutaj będzie nam to jedzenie smakowało. Jest to mozzarella bar, także jest to ogólnie miejsce dla mnie. Jest ono na 7 piętrze galerii i macie boczny widok na przepiękną katedrę Duomo, którą już Wam przed chwilą pokazywałam, ale teraz widzicie ją z zupełnie innej strony. Także macie tutaj kilka restauracji obok siebie. My dzisiaj próbujemy mozzarella bar i powiem Wam, czy opłaca się tutaj przyjść. Tak jak widzieliście na przystawkę, wzięliśmy sobie taką deseczkę z różnymi mięsami, a także serem i było to naprawdę bardzo dobre. A teraz przyszło nasze drugie i ostatnie już danie, gdyż inaczej pękniemy. Jest to krem z pomidorów. Ja jestem wielką fanką kremu z pomidorów i uważam, że ciężko jest znaleźć dobrą zupę pomidorową, taką typowo włoską. Dlatego próbujemy, mamy tutaj do tego kuszanki, także ser mozzarella, jak to mozzarella warzę. Także jemy, ale mogę Wam to miejsce naprawdę Wam polecić, gdyż jedzenie wygląda super i smakuje też dobrze. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, a teraz piękno. Teraz w galerii Vittorio Emanuele II, która została właśnie przez tego króla otworzona we wrześniu 1867 roku. Teraz aktualnie znajdziecie tutaj oprócz masy turystów różne luksusowe butiki, a także restauracje. Znajduje się ta galeria zaraz obok katedry, jest ogólnie przepiękna, także warto jest się tutaj wybrać na mały window shopping. My tutaj sobie troszeczkę pochodzimy do sklepów, nie mamy zamiaru wchodzić, ale pochodzimy, gdyż miejsce jest naprawdę urzekające. Słuchajcie,
słuchajcie, zrobiliśmy chyba najbardziej turystyczną rzecz, jaką można zrobić, czyli kupiliśmy bilet i wsiedliśmy do autobusu hop on, hop off. Jest to autobus, który jedzie praktycznie przez całe miasto i gdy coś wam się spodoba, możecie po prostu wysiąść i wtedy następnym jechać dalej, aż objedziecie całe kółko. Ja nie jestem fanką takich atrakcji, tak jak wiecie, lubię sobie wszystko sama zaplanować, ale z tej racji, że właśnie nie mieliśmy za bardzo na dzisiaj żadnych planów, stwierdziliśmy, że skoczymy na taki autobus i zobaczymy, gdzie on nas zawiezie. Także jedziemy, nie wiemy dokąd i co zobaczymy, ale jedziemy. Naszą przejażdżkę i muszę niestety stwierdzić, że jestem troszeczkę rozczarowana, nawet nie właśnie samą tą przejażdżką, a miastem, bo z 13 przystanków jedynie 3 nam się spodobały na tyle, że chcemy je jutro sobie bliżej pooglądać. Także powiem wam szczerze, że w porównaniu do Rzymu Mediolan jednak jest troszeczkę niżej. Zobaczymy, co dzisiaj jeszcze wieczór jeszcze przyniesie. Jutro będzie troszeczkę więcej akcji. Dzisiaj dość wcześnie mieliśmy lot, dlatego wszystko tak na luźno i na łatwiznę. Ale jutro już będzie troszeczkę więcej akcji, także idziemy teraz. Nie wiem gdzie, ale idziemy. Wróciliśmy właśnie do naszego mieszkania, które wynajęliśmy sobie na jedną noc. Jest ono jednak w bardzo dobrej lokalizacji. Do katedry mamy jakieś 4 minuty, także wszystkie namiary zostawię wam w dalszych informacjach. Tak jak mogliście zobaczyć, byliśmy jeszcze na koniec dnia w Aperol Lounge, tak mi się wydaje, że ten bar się nazywał, który był właśnie też przy samej katedrze. Byliśmy tam przy zachodzie słońca i zostaliśmy, aż się ściemniło i widoki były naprawdę bardzo ładne. Płacicie 13 euro za wejście, macie w tym jednego drinka waszego wyboru i cały czas noszą tam kelnerki jedzenie, jakieś makarony, pizzę, mozzarelle i takie przekąski zupełnie za darmo i macie niesamowity widok. Także bardzo wam mogę to miejsce polecić. Dzisiejszy dzień uznaję za bardzo udany, jednak jesteśmy mega zmęczeni, dlatego szykujemy się do spania i widzę się z wami w następnym vlogu z Mediolanu. Pa, pa, arrivederci!